Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam szanownych Państwa w kolejnym filmie. I dzisiaj przejrzymy sobie szybciutko ulepszenia legendarne, czy tam unikalne ulepszenia, jak to się teraz nazywa, do niektórych okrętów dostępnych na Tierze 10 i powiemy sobie, co moim zdaniem, podkreślam tutaj, moim zdaniem warto by sobie na tych okrętach zamontować. Zaczniemy od tych, które posiadam, potem przejdziemy do tych nowszych, których nie posiadam. Więc tak, na konquerora mamy ulepszenie, które znajduje się na słodzie 5, czyli w miejscu kamuflażu i ono robi nam tak. Czas przestawienia steru minus 40%, czas naprawy układu sterowania minus 80% i szybkość obrotu głównych wież plus 13%. Conqueror ma i tak dobry kamuflaż, a wydaje mi się, że przy takim ustawieniu będziemy mogli dosyć efektywnie wymijać, znaczy efektywnie wymijać salwy lecące w naszym kierunku, a większość ludzi i tak gra Conquerorem na daleko, także szybkość obrotu głównych wiesz plus 13%, czyli będą szybciej się obracały. Nawet w sytuacji, kiedy będziemy blisko przeciwnika, to nam to da dodatkowy bonus do szybkiej zmiany burty, jeżeli będzie taka konieczność, no i będziemy mogli szybciej na krótkich dystansach tymi lufa, lufami kręcić. Także myślę, że tutaj poświęcając 10% kamuflażu, zyskując takie bonusy, wydaje mi się, że to jest dobry wybór. Republika. Czas przeładowania głównej baterii minus 18, zasięgowania głównej baterii minus 24%. Skracamy sobie zasięg praktycznie o 1,4 kosztem 20% skrócenia reloadu. Ja ekspertem od Republiki nie jestem, bo z nią za dużo nie gram, ale wydaje mi się, że tutaj bazujemy głównie na. Na tym, że te pociski na Republice są dosyć szybkie, także pozwala nam to na duże dystanse w miarę celnie strzelać. I teraz, czy skrócić sobie ten zasięg o 25%, to już pozostawiam Wam. Ja uważam, że ja bym sobie tego nie brał, chociaż też często gram bardzo ryzykownie, bardzo blisko, także wtedy Ryglew by się przydał. Ale może w takim razie tutaj decyzję zostawiam Wam. Ja osobiście tego nie używam. Ulepszenie na Kurfurst, kiedy jeszcze ten był okrętem drzewkowym, zasięg głównej baterii minus 8%, przeładowanie głównej baterii minus 10% i dodatkowej baterii 15%. Ulepszenie straciło na wartości praktycznie w momencie zmiany perków kapitańskich, ze względu na to, że sekundarka obecnie na Kurfurście strzela, ale dużo nie robi, także jest to raczej efekt kosmetyczny, a poświęcanie na nią szybko strzelności. Żeby podnieść szybkostrzność sekundarki kosztem zasięgu głównej artylerii 8% wtedy będzie 19 km na kurfursie To nie jest powiem wam dużo przy takim y, klocu, który dosyć ma średnie kamo. Także y, wydaje mi się, że obecnie to jest już y, poza obiegiem to ulepszenie, także ja bym go nie brał. Ja to. Maksymalny rozrzut pocisków y, dział głównej artylerii i szybkość obrotu głównych wież, czyli mamy trochę lepszą celność, ale wolniej obracające się wieże na slocie szóstym, gdzie możemy mieć reload. To jest dosyć specyficzne ulepszenie, bo będzie dobre dla ludzi, którzy lubią grać da daleko, a wiem, że jest takich dużo, także jeżeli chcecie siedzieć daleko od pola walki i sobie plumkać to możecie sobie to zamontować jeżeli chcecie podejść bliżej to trzeba się liczyć z tym, że w sytuacji kiedy przeciwnik jest blisko i trzeba szybko te działa obrócić to one po prostu nie nadążą, jesteśmy bici za darmo także 50-50, ja obecnie tego już nie używam Montana, na slocie 5 zamiast kamuflażu czas przestawienia steru minus 30 naprawy układu sterowania minus 70 gaszenia pożarów i zwalczania zalań 10% zajebisty moduł, ja go używam, gorąco polecam ZAO teraz mamy, rozrzut dział głównej baterii minus 7%, zasięg ognia głównej baterii plus 8% na slocie szóstym, gdzie mamy reload, także celność plus zasięg minus reload, także ja mam chyba reload założony. Zależy od stylu gry, ale obecnie ja tego na przykład nie używam. Ulepszenie wyposażenia do kontroli uszkodzeń. Czas gaszenia pożaru i zwalczania zalań minus 40 minut, 70 naprawdę głównej baterii minus 50%. W bildzie, jak ja mam na Hindenburgu, szanowni państwo, pożar trwa 10 sekund. Absolutnie chyba jeden z najlepszych, legendarnych modułów, czy tam ulepszeń na, na, na chwilę obecną, także gorąco polecam. Heniutek. Henry IV. Obecnie troszeczkę poza obiegiem, z tego co widzę, w bitwach bardzo rzadko się pojawia. Kiedyś z legendarką naprawdę budził postrach. Zasięg wykrywalności większy o 10%, zasięg głównia o 8% i przeładowanie krótsze o 12%. Jeżeli gracie na bardzo daleko i chcecie w miarę bezpiecznie sobie do przeciwnika strzelać, można sobie bez wahania ten, to ulepszenie zamontować. Minotauro. Zasięg wykrywalności okrętu na, slo na slocie 5, czyli tracimy tylko 5%, jeżeli mamy kamuflaż na tym slocie. Czas przygotowania i przeładowania sprzętu eksploatacyjnego, minus 10. Czas działania wytwornicy dymu, plus 150. Ja uważam, że czas działania wytwornicy na minotaurze jest na tyle długi, że wystarczy w zupełności, bo wiemy doskonale, że płynąc na pełnej prędkości, odpalając dym, jesteśmy w stanie w tym dymie wyhamować. Kiedyś tak nie było. Ale rozciąganie tego kłębu dymu większego uważam za nie, absolutnie niepotrzebne, bo ten dym by i tak będzie duży. Czas rozproszenia zasłony dymnej natomiast mamy minus 15%, czyli dym, dymu jest więcej obszarowo, ale stoi krócej. Także dla mnie to jest bezsensowny deal. Desik proszę Państwa. Ten moduł nam pozwala osiągać prędkość maksymalną o połowę szybciej na slocie szóstym. Bardzo fajna rzecz, bardzo pozwala trollować nadlatujący ostrzał od przeciwnika, także myślę, że będziecie zadowoleni, jak to zamontujecie. Wooster. Liczebność sprzętu eksploatacyjnego plus 1, czas przygotowania i przeładowania sprzętów eksploatacyjnych minus 20 i czas przygotowania sektora przeciwlotniczego minus 20. Ja obecnie tego nie używam. Na stocie 6 mam reload i uważam, że materiałów eksploatacyjnych na woosterze jest wystarczająca ilość, także ja bym nie polecał. Moskwa, jeżeli macie Moskwę, to ten, to legendarne ulepszenie warto sobie zamontować. Tutaj mamy tak. Wolniejsze obracanie wiesz, co prawda, ale mamy większy zasięg i lepszą celność, także absolutnie warto. Jeżeli gramy w większości przypadków na dystansie takim 13 km, plus, to będziemy w miarę bezpieczni, a będziemy celniej i szybciej strzelać, także naprawdę warto to mieć. Chabarowsk, Szanowni Państwo, w Chabarowskiem gram chyba jako jednym z najmniej uczęszczanych przeze mnie okrętów. Zasięg ognia głównej baterii plus 10, czas przeładowania baterii głównej minus 6% i działanie sprzętu minus 20%. Także, jeżeli gracie na naprawce, to to jest trochę średni deal, bo tylko 6% na dosyć szybko przeładowujących się działach jest różnicą nieodczuwalną. Zasięg ognia 10%, jesteśmy w stanie sobie podnieść innym ulepszeniem lub perkami. No i przez to będziemy mieli krócej działającą naprawkę. Także, absolutnie jest to niewarte zakupu. Na Z-52. Mamy tutaj zasięg wykrywalności okrętu minus 5, to jest na slocie 5, czyli jesteśmy 5% w plecy. Czas przeładowania wyrzutni torpedowych minus 15 i wykrywalność torped z powierzchni wody minus 10%. Jeżeli gracie z jako torpedowcem, to może warto, ale ja uważam, że z lepsza jest przy bildzie artyleryjsko, takim hybrydowym bym powiedział. Trochę torpedy, trochę artyleria, żeby korzystać z 6 km hydro i wtedy... Do przeciwnika strzelać, także ja uważam, że ten, to ulepszenie jest yy, nie warte zakupu. Shimakaze. Szybkość obrotu wyrzutni torpedowych minus 70%. Wyrzutnie torpedowe z tym ulepszeniem obracają nam się tak, jak obraca się artyleria na Shimakaze, czyli dosyć powolnie. Czas przeładowania wyrzutni torpedowych minus 25% i to jest bardzo dobre. Z tym, że zmiany flanki będą dosyć uciążliwe, czy tam zmiany ustawienia okrętu także trzeba mieć konkretne miejsce, w które płyniemy i wtedy będziemy mogli te torpedy wypluwać częściej, ale większa szansa, że je uszkodzimy znaczy, że ktoś się nam uszkodzi, no i niestety w sytuacji wymagającej przerzu nagłego przerzucenia torpę z jednej burty na drugą jesteśmy ugotowani, bo trochę to trwa, także ryzykowne, ale jeżeli dopasujemy styl gry do tego, to może być sensownym wyborem, także jeżeli Wam się spodoba szybsze przeładowanie, to warto chyba ten moduł zakupić. No i tutaj mamy y Zasięg wykrywalności okrętu na gieringu minus 15, czas przeładowania baterii głównej plus 15. Także to już dyskwalifikuje dla mnie okręt. Mimo, że będzie lepiej wykrywalny, bo będziemy mieli więcej o 5% tego camo, no to jednak reload tutaj myślę, że trochę dostaje po dupie. To jest zbyt dużo, żeby ten kamuflaż podbijać tylko o 5%. Także chyba nie, ba, nie warto tego montować. Siuxiang, czyli Yu-yang, azjatycki niszczyciel. Czas działania radaru dozorowania plus 20%, czas przeładowania baterii głównej minus 15%. Także to jest spoko. Czas rozproszenia zasłony dymnej. Aha, tracimy kamuflaż, także tu jest yy, haczyk, bo to jest na slocie piątym. Więc albo korzystamy z radaru, możemy sobie dłużej do przeciwnika strzelać szybciej, bo mamy ten reload krótszy, ale jesteśmy 10% kamo w plecy, także... Yy. Ulepszenie dające sporo, ale też sporo zabierające. Trzeba się zastanowić, czy to jest dobry deal. I ja wydaje mi się, że chyba sobie to zamontuję, o ile nie mam tego na swoim pokładzie na Uiyangu, także wydaje mi się, że warto zaryzykować, sprawdzić, czy by się to spisywało. Grozowoj. Czas przeładowania baterii głównej minus 18, czas przeładowania wyrzutni torpedowych plus 20 i szybkość obrotu głównych wież minus 7%. Także yy, dosyć szybko strzelać będziemy sobie z artylerii głównej, przy czym ja na grozowoju nie gram praktycznie w ogóle, ale wydaje mi się, że yy, artyleria na tym okręcie ma dosyć kluczowe znaczenie, także chyba wydaje mi się, że warto. Midway. Bardzo fajny moduł. Yy, prędkość przelotowa bombowców plus 10, uszkodzenie od bomb plus 10. Czysty deal. Na szóstym slocie nie pamiętam co jest na lotniach, bo bardzo mało tam zaglądam. System wtrysku paliwa dla Hakuriu, który nam daje maksymalną prędkość eskadry plus 15. Czas trwania doładowania silnika silnika eskadry niestety minus 20. Także szybciej ile są ze stałą prędkością, krócej trwa boost. Czy warto, czy nie warto? Nie wiem, czy mam, czy nie mam. Ciężko mi odpowiedzieć w tym momencie, ale powiem szczerze, że ja bym chyba tego nie brał. No i teraz przechodzimy do ulepszeń nowych. Kreml Szanowni Państwo liczebność materiału sprzętów eksploatacyjnych minus jeden zasięg ognia minus 12 i przeładowanie minus 18 Także krótszy zasięg ale szybszy reload mniej, mniej naprawek. Na Kremlu Zasięg ognia i tak nie jest jakiś powalający, a skracać go jeszcze o 12% trochę ryzykowne. No, co prawda, tam tamtą grube rury 457 mm, o ile dobrze pamiętam. Także 18% na przeładowaniu trochę pomoże, ale to jest troszeczkę bardziej sytuacyjny moduł. Ale chyba warty zaryzykowania, żeby go sobie założyć. Także pomyślę nad tym, czy warto ten moduł sobie zakupić. Kleber, chyba jeden z najgorszych yy, ulepszeń legendarnych czy tam unikalnych. Zasięg wykrywalności okrętu tylko minus 20% na slocie szóstym, także mamy 10% na slocie piątym i 20% na slocie szóstym, ale niemalże o połowę, czy tam no o połowę praktycznie rośnie nam czas przeładowania. Mamy plus 80%, także no, tragicznie będzie od wyglądał i myślę, myślę, że na Kleberze, który no, opiera się tylko na artylerii, jak dla mnie, bo torpedie to jest bardzo sytuacyjne uzbrojenie, ten moduł się raczej nie nada do zakupu. Harugumo. Na slocie piątym, czyli albo tracimy 10% kamuflażu, albo mamy jeden sprzęt eksploatacyjny więcej, czas działania wytwornicy dymu plus 100% i czas rozproszenia zasłony dymnej plus 30%, czyli widać na zwiększej odległości, ale rozstawiamy dym dłużej, na większej powierzchni i ten dym dłużej trwa. To jest warte zastanowienia się, jeżeli gracie stacjonarnie na dużym zasięgu, to warto ten moduł sobie zamontować. Daring. Szanowni Państwo, tutaj mamy czas przeładowania wyrzutni torped minus 10, uszkodzenia od torped plus 15, ale niestety na slocie 5, gdzie mamy kamu, także tracimy 10% kamuflażu za to, że mamy lepsze torpedy. Czy warto, czy nie warto? Ja uważam, że nie, bo z lepszym kamuflażem ten yy, daring będzie bardziej uniwersalnym okrętem niż byłby bez, tego, bez tych 10%, a za to z lepszymi nieco torpedami. No i y, Audash Just, który ma tutaj na slocie szóstym. Zasięg wykrywalności okrętu minus 15, czas przestawienia steru minus 30, czas trwania doładowania silnika eskadr plus 20 i czas osiągania pełnej mocy silnika podczas przyspieszania minus 50. Także na pewno wpłynie to na przeżywalność samego okrętu, bo dużo na samoloty nie wpłynie. Także dosyć sytuacyjne wyposażenie, które będzie przydatne w sytuacji, kiedy jesteśmy wyspotowani. A najlepiej takich sytuacji unikać, także uważam, że tego montować nie warto. No i tyle żeśmy sobie tutaj omówili. Jeżeli macie pytania, jakieś Wasze opinie, zapraszam do dyskusji w komentarzach, z mojej strony w tym materiale wszystko do usłyszenia i na razie.